Dobry Państwu, zapraszam na kolejny wykład z cyklu Ekonomia Wartości. Temat dzisiejszego naszego spotkania to globalny kryzys, potrzeba nowej polityki gospodarczej. Gościem dzisiejszego wykładu, gościem specjalnym jest pan profesor Marek Belka. Jeśli mogę powitać pana profesora, to dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i krótko przypomnę, że pan profesor Marek Belka jest związany z Uniwersytetem Łódzkim i środowiskiem łódzkim, ale przede wszystkim działalność publiczna pana profesora była związana z Warszawą i innymi stolicami, bo pan profesor był prezesem rektorów, był także Narodowego Banku, był także rektorem w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a obecnie jest europosłem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. W tytule wykładu jest globalny kryzys, ponieważ ten wykład był przygotowywany jeszcze zanim wystąpiła pandemia, ale wykład będzie tak poprowadzony, by zarówno porozmawiać o globalnym kryzysie finansowym, do którego tytuł nawiązuje, i pierwsza wypowiedź pana profesora Belki będzie właśnie dotyczyła tego zagadnienia. Natomiast w drugiej części będziemy zajmowali się również tym, co obecnie nas nurtuje, niepokoi, a więc kryzysem związanym z pandemią COVID-19. Tradycyjnie wykład zaczynam od myśli przewodnich i tym razem wybrałem dwie myśli. Autorem pierwszej jest David Landes i tutaj jest książka, z której ta myśl pochodzi. A ta myśl jest następująca. Trzeba wciąż próbować. Nie ma cudów, nie ma perfekcji, nie ma milenium, ale nie ma apokalipsy. Musimy zachować sceptyczną wiarę, unikać dogmatów, patrzeć i słuchać. Starać się jasno określać cele, by lepiej wybrać środki. Ta myśl jest ważna. Wtedy, gdy znajdujemy się wobec nowych wyzwań i nie możemy polegać na utartych schematach, na przyjętych wcześniej wzorach postępowania, musimy szukać czegoś nowego, czyli musimy, orientując się na to, co najważniejsze, szukać jakiegoś pragmatycznego rozwiązania. Następny slajd to slajd pokazujący sylwetkę autora tej myśli. Nie będę jakoś szczegółowo omawiał, ponieważ druga część wykładu będzie odnosiła się w dużo większym stopniu do Polski. Dlatego jako drugą myśl, która właśnie będzie myślą przewodnią drugiej części wykładu, przyjąłem myśl Eugeniusza Kwiatkowskiego, człowieka, który bardzo znacząco i bardzo pozytywnie zapisał się w historii Polski jako wybitny polityk gospodarczy, działacz gospodarczy. To jest myśl z pracy, która nazywa się Dysproporcje, napisanej w roku 1931. I ta myśl wydaje mi się być bardzo ważna, często do niej sięgam. Czynnik reprezentujący zagadnienie przyszłości winien być faktycznie i moralnie znacznie silniejszy i bardziej jednolity niż czynnik wyrażający potrzeby i postulaty dnia dzisiejszego. Jeśli ma być stworzona waga gwarantująca warunki rozwoju. I druga część tej myśli. Im częściej bowiem stają rządy i państwa w obliczu zagadnień nierozwiązywalnych przez prostą formułę partyjną, tym bardziej i same muszą się oddalać od wszelkiej jednostronności działania. To jest myśl, która była ważna dla Polski Międzywojennej, dla II Rzeczypospolitej, wydaje mi się bardzo aktualna i ważna również dziś. Po tym wstępie, jeszcze tutaj sylwetka Eugeniusza Kwiatkowskiego,
który niewątpliwie jest niezwykle ważną dla polskiej działalności gospodarczej, przejdę do omawiania zasadniczej problematyki i zanim dojdę do konkluzji, które tutaj są zasadne, najpierw rozwinę myśl, które konkluzji. Stawiam sobie w wykładzie, to jak należy rozumieć gospodarkę. Jakie powinno być podejście gospodarki ludzi, którzy są politykami gospodarczymi. I chciałbym dokonać rozróżnienia pomiędzy podejściem obiektowym, parametrycznym. Często takie podejście do polityki gospodarczej obrazuje angielskie powiedzenie fine-tuning, czyli takie dostrajanie gospodarki. I przy tym podejściu fine-tuning gospodarka jest traktowana w sposób przedmiotowy. W pewnym sensie jest obiektem oddziaływania decydenta gospodarczego, polityka gospodarczego, który stara się rozpoznać jej problemy i stara się dostroić tak działanie gospodarki, aby te problemy udało się w jakiś sposób rozwiązać. Można powiedzieć, że poniekąd taka postawa przypomina postawę lekarza w stosunku do pacjenta, dla którego najważniejsza jest choroba pacjenta, a nie może sam pacjent i terapia, którą należy zastosować w danym przypadku, w odniesieniu do danej jednostki chorobowej. I weźmy sobie zagadnienie konkurencyjności gospodarki, międzynarodowej konkurencyjności gospodarki konkretnie. Więc takie podejście na przykład prowadzi do tego, by uznać, że oddziaływujemy na konkurencyjność międzynarodową za pomocą kursu walutowego. Kształtowanie kursu, w Polsce akurat mamy płynny kurs walutowy, w związku z tym w zasadzie taka polityka nie jest prowadzona, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić w pewien sposób, szczególnie Bank Centralny na rynku polskim może wpływać na kształtowanie kursu, jeśli są ku temu jakieś szczególne uzasadnienia. Inne, alternatywne podejście do polityki gospodarczej. Jeśli mówię alternatywne, to nie oznacza, że chcę powiedzieć, że to jest albo, albo, bo to nie jest alternatywa różna. To jest taka alternatywa, w której mówimy i to, ale kwestia w jakiej proporcji, co jest tu w danym momencie najważniejsze. To podejście instytucjonalne, ono jest spojrzeniem na gospodarkę od strony aktorów, którzy w tej gospodarce uczestniczą, od strony podmiotów. I tutaj nie mamy do czynienia z zastosowaniem jakiegoś bodźca, przyjęciem jakiegoś parametru, czy kształtowaniem tego parametru, a właśnie z rozwiązywaniem, myśleniem o rozwiązywaniu problemów. I weźmy zagadnienie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Ktoś, kto patrzy nie przez pryzmat parametrów, bodźców, takich zmiennych, które oddziaływują na gospodarkę jako obiekt, powie, że międzynarodowa konkurencyjność gospodarki zależy na przykład od poziomu i profilu edukacji. I w związku z tym, jeśli chcemy wpływać, to powinniśmy tak kształtować system edukacji, aby rozwijały się potrzebne, nowoczesne, współczesne kompetencje. Na przykład powiemy, że w szkolnictwie wyższym musimy inaczej stworzyć relacje pomiędzy biznesem, a pomiędzy kształceniem na poziomie wyższym, na przykład rozwijając formułę studiów dualnych, łączących doświadczenie praktyczne z wiedzą ogólniejszą. Otóż te dwa podejścia, nie wykluczające się, one powinny być ze sobą łączone, one orientują się na innego rodzaju partnerów i innego rodzaju narzędzia. A teraz chciałbym na tym tle powiedzieć, jak wygląda to z perspektywy ekonomii głównego nurtu. Jak ekonomiści neoklasyczni, ekonomiści głównego nurtu widzą ten problem, a chcę od razu powiedzieć, zanim przejdę do przedstawienia konkluzji, że to jest inne spojrzenie niż te, które ja zaproponować. A więc głównego nurtu w uproszczony sposób rozumieją funkcję porządku instytucjonalnego, a już całkowicie wyrugowali z obszaru swojego zainteresowania odniesienie gospodarki do porządku aksjologicznego, do porządku wartości. Dominująca
wolnorynkowa retoryka blokuje zrozumienie, że gospodarka rynkowa wymaga instytucjonalnego osadzenia i że nie jest ono ani uniwersalne, ani wieczne. Po prostu to instytucjonalne osadzenie ulega zmianie. Kluczowe jest także dostrzeżenie, że obudowa instytucjonalna spełnia różne funkcje. Blokuje bądź powstrzymuje pewne działania, ale jednocześnie umożliwia inne. Niektórym grupom społecznym wyraźnie ta instytucjonalna obudowa sprzyja, a inne zniechęca do podejmowania działań, marginalizuje. I to są kwestie, które ekonomiści powinni w swoim rozumowaniu uwzględniać, a już na pewno nie mogę sobie wyobrazić polityki gospodarczej, którym te zagadnienia instytucjonalne mogłyby być pomijane. Teraz chciałbym przejść do drugiego wątku, który stanowi wprowadzenie do wystąpienia pana profesora Marka Belki, a mianowicie chciałbym na tle pierwszego rozróżnienia dokonać drugiego rozróżnienia. Rozróżnienia pomiędzy dwojakiego rodzaju regulacjami. Otóż część regulacji gospodarczych, a więc tych działań, które państwo narzuca, tworząc określone warunki działania podmiotom gospodarczym, część tych regulacji ma charakter bodźcowy. One tworzą albo zachęty, albo jakieś działania ograniczające, zniechęcające. Czasami oparte o sankcje, czasami nie oparte o sankcje, ale jednak obwarowane w jakiś sposób, uznane, że to jest działanie niewłaściwe. Weźmy sobie dopuszczanie różnego rodzaju produktów na rynek. No, w przypadku produktów spożywczych jest rzeczą oczywistą, że nikt nie kwestionuje, że one podlegają szczególnej kontroli. Także na przykład kontroli ze względów sanitarnych. W związku z czym każdy produkt dopuszczony na rynek jest po pierwsze certyfikowany, a następnie sprawdzane jest również, czy warunki tego certyfikatu są dotrzymywane. Często słyszymy, że jakiś produkt jest wycofywany z rynku, czy to farmaceutyk, jakieś medykamenty, czy jakieś inne produkty, dlatego że właśnie nie spełniają tych norm, które powinny być spełnione i które są deklarowane jako spełnione. I tu chcę powiedzieć, że w zasadzie takie podejście, choć oczywiście dostosowane do danego rodzaju produktów, powinno dotyczyć wszystkich rynków. Także produkty finansowe powinny być również w jakimś sensie certyfikowane i dopuszczane, a przykład globalnego kryzysu finansowego i pojawienia się właśnie toksycznych aktywów, toksycznych papierów, czy też pojawiania się różnego rodzaju takich rozwiązań, które pozwalały przerzucać ryzyko na strony trzecie i które zachęcały do właśnie działania nieodpowiedzialnego, działania bez wyobraźni, pokazuje, jak ważna jest tego rodzaju regulacja. Ale regulacje mogą mieć także inny charakter. Mogą mieć charakter systemowy. Wtedy nie chodzi o jakiś zakaz, o jakiś przepis, o jakieś bardzo ścisłe uregulowanie, tylko często to jest zestaw reguł, które są potrzebne w danym obszarze. No takim problemem jest na przykład własność intelektualna. Rzecz bardzo trudna do regulowania, podlegająca różnego rodzaju dyskusjom. Na przykładem może być unijna dyrektywa dotycząca prawa autorskiego, która określa warunki, w których można korzystać z cudzej twórczości, na przykład tej twórczości, która pojawia się w mediach społecznościowych, która pojawia się w internecie i która mówi o tym, że ta regulacja tak powinna być stworzona, aby ci, którzy są twórcami pewnej wartości, na przykład wartości kulturowej, artystycznej i których praca jest wykorzystywana, uzyskiwali jakąś część korzyści, które pozyskują ci, którzy wykorzystują tą własność. No, przykładem takiego pozytywnego uregulowania jest na przykład działanie Spotify, udostępnianie muzyki, dlatego że odtwarzanie muzyki w systemie Spotify powoduje, że ci, którzy tę muzykę wytworzyli, którzy mają do niej prawa, otrzymują oczywiście określoną część korzyści, które ma ta platforma. Ale są też przykłady,
kiedy tego rodzaju reguły są niestosowane i w przypadku Europy i Unii Europejskiej taka dyrektywa, która niestety w Polsce nie została wprowadzona, nie ma implementacji. Polska zaskarżyła tę dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości. Jest właśnie próbą jakby uznania, że to nie powinno być regulowane, powinno podlegać wolnorynkowym działaniom, co oznacza, że twórcy, artyści no bardzo często nie mogą korzystać z owoców swojej twórczości. I dam tutaj przykład związany też z Markiem Belką jako premierem. Mianowicie Polska była krajem, który oprotestowywał opatentowywanie programów komputerowych, uważając, że w konsekwencji, gdyby programy komputerowe były opatentowywane, to zabijałoby to innowacyjność, zabijałoby to zdolność do generowania nowych rozwiązań. Na przykład nie byłby możliwy Linux. I slajd, który tutaj pokazuję, odnosi się do tego, żeby rozumieć, że my w ekonomii nie możemy tylko dyskutować o tym, co ma krótki horyzont, krótką perspektywę. Musimy jednocześnie pogodzić krótką perspektywę, jej nigdy nie można eliminować, także perspektywę wzrostu gospodarczego, dynamiki gospodarczej z perspektywą dłuższą, perspektywą, która jest perspektywą rozwoju. A rozwój należy rozumieć jako zasadniczą zmianę strukturalną. I taka zmiana musi pociągać zmianę właśnie instytucjonalnej obudowy gospodarki. Jesteśmy zatem skazani w polityce gospodarczej na stopniowe modyfikowanie takiej obudowy, tak aby nadal sprzyjała rozwojowi w nowych strukturalnych warunkach, w których zmienia się waga poszczególnych czynników gospodarczych, zmieniają się sposoby ich powiązania i wytwarzania wartości ekonomicznej. Jeśli w związku z tym jest tak, że globalny kryzys finansowy dotknął tak wiele krajów, tak wiele gospodarek, wywołał tego rodzaju negatywne konsekwencje, to oczywistą jest rzeczą, że należało się zastanowić nad tym, co szwankowało, czego zabrakło w tym układzie instytucjonalnym, szczególnie regulacji rynków finansowych, rynków kapitałowych, co byłoby potrzebne i można zobaczyć, jak po opanowaniu pierwszej fazy tego kryzysu pewne zmiany instytucjonalne były wprowadzane w odniesieniu do systemu bankowego czy w odniesieniu do innych obszarów, ale chcę zostawić tę problematykę mojemu gościowi. Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć, to to, że na gospodarkę trzeba spojrzeć od strony jej różnych obszarów, a więc także różnych segmentów gospodarki i od strony różnych mechanizmów waloryzacji ekonomicznej. Gospodarka to nie tylko rynek, to nie tylko sektor prywatny, gospodarka rynkowa to także na przykład sektor publiczny. I chcę wyraźnie powiedzieć, że ta różnorodność mechanizmów waloryzacji w gospodarce rynkowej pojawia się także i bartel. To nie jest dominujący sposób wymiany, ale on się pojawia, powinien być uznany i dopuszczony. Ze względu na to, że są różne segmenty gospodarki, ze względu na to, że są różne mechanizmy, oczywiście potrzebujemy porządku instytucjonalnego, ale rozumianego również jako porządek normatywny. W tym przypadku instytucje nie jako regulacje, nie przepisy, nie jako zasady, ale jako pewne ogólniejsze reguły. I te ogólniejsze reguły, one mogą mieć wyraz w bardzo specyficznych, szczegółowych rozwiązaniach. O tym będę jeszcze za chwilę mówił. Ale ważne jest to, by zrozumieć, że te ograniczenia, że te rozwiązania instytucjonalne oznaczają również ograniczenia dla decydentów. I tutaj chcę przywołać przykład strefy euro i konsekwencji nieprzestrzegania reguł, które były przyjęte w momencie ustanawiania strefy euro. Takim przykładem, który często w literaturze jest podawany, jest przykład Grecji, która nie spełniała rzeczywistych wymogów wejścia do strefy euro. Nie spełniała, po pierwsze dlatego, że przymykano oko na ich niespełnienie, po drugie dane, które decydenci greccy
rządzący Grecją podawali, były często danymi nieprawdziwymi. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, po obydwu stronach tutaj nie przestrzegano tych reguł. I to jest bardzo ważne, że jeśli rozmawiamy o gospodarce, to musimy także pamiętać o tym, że podstawą wymiany i wszelkich form wymiany jest zawsze zaufanie. A zaufanie jest pochodną wiarygodności. Więc jeśli chcemy, żeby różne instytucje, o których tutaj możemy mówić, były rzeczywiście instytucjami, które tworzą ten porządek instytucjonalny, tworzą ład normatywny, to bardzo ważne jest to, że one muszą być wiarygodne dla uczestników rynku. No, takim bardzo ważnym przykładem jest Narodowy Bank Polski czy banki centralne, które przecież działają nie tylko za sprawą określania pewnego parametru, jakim jest referencyjna stopa procentowa, ale także, że to, co bank przedstawia, oznacza wiarygodne zobowiązanie, że tak bank będzie prowadził swoją politykę, jak to wynika z przyjętej w dokumentach strategicznych banku linii postępowania. Co wynika z tego w sensie syntetycznym? Nieprzestrzeganie instytucjonalnych reguł w imię sprawności rządzenia to prosta droga do nieprzestrzegania umów i zobowiązań, których są one fundamentem, a także zobowiązań obywateli wobec państwa. I mam wrażenie, że ten problem normatywności i normatywnego podstawy ładu instytucjonalnego jest bardzo ważny, a my jesteśmy, żyjemy w kraju, w którym ta normatywność od lat jest podważana. Po drugie, długofalowym następstwem nieprzestrzegania tych reguł musi być słabość pieniądza jako publicznie ustanowionego środka wymiany. Ten środek działa przede wszystkim mocą niepisanej umowy opartej na zaufaniu i wzajemnym zobowiązaniu. Więc jeśli patrzymy na gospodarkę rynkową zarówno od strony realnej, jak i od strony finansowej, a od strony finansowej widzimy fundamentalne znaczenie pieniądza w gospodarce rynkowej, to pamiętajmy, że muszą być instytucje, które przestrzegają, dbają o siłę nabywczą pieniądza, no właśnie na przykład bank centralny, jak też różne inne instytucje, które nie powinny wywoływać skutków, które mogłyby osłabiać siłę nabywczą pieniądza. Powoli będę kończył tę część wykładu, aby stworzyć możliwość przedstawienia swojego wystąpienia panu profesorowi i będę to starał się podsumować za pomocą slajdu, który mówi o wymiarach polityki gospodarczej. A więc odróżnijmy koniunkturalny wymiar polityki gospodarczej wtedy, gdy chodzi o utrzymanie gospodarki na ścieżce wzrostu zbliżonego do produktu potencjalnego oraz zapobieganie stanom głębokiej, niestabilnej nierównowagi. Polityka koniunkturalna nie jest polityką nakręcania koniunktury, jest polityką, która ma stabilizować koniunkturę, ma powodować, że wzrost jest zbliżony do produktu potencjalnego. I jednym z elementów stabilizowania gospodarki jest polityka pieniężna, która polega zarówno na tym, że się podejmuje decyzje, jak i w pewnych warunkach się nie podejmuje decyzje, bo w Polsce konwencjonalna polityka pieniężna prowadzona bardzo konsekwentnie przez NBP wtedy, gdy prezesem był profesor Marek Belka, polegała na tym, że trzymaliśmy się naszego celu, który był celem 2,5% inflacji z odchyleniami pomiędzy 1,5 i 2,5%. Jeśli te odchylenia były inne, to musieliśmy to wyjaśniać rynkowi, dlaczego nie podejmujemy działań i rynek na ogół ufał, że to, co prezes banku i Rada Polityki Pieniężnej referowała, jest wiarygodnym wyjaśnieniem i rzeczywiście rynek orientował się na politykę banku centralnego. Dalej chcę podkreślić, że w polityce koniunkturalnej niezwykle ważna jest wiedza ekspercka i umiejętność dostrzegania punktów zwrotnych koniunktury. Do tego potrzebna jest rzeczywiście głęboka wiedza ekspercka.
Ale polityka koniunkturalna to nie tylko polityka pieniężna, to także polityka fiskalna i tutaj chcę wyraźnie powiedzieć, że bardzo ważne jest przyjmowanie pewnych reguł, ram, w których się polityka fiskalna ma dokonywać. W naszym przypadku to są normy, które są wpisane w konstytucję, ale także stabilizująca reguła wydatkowa. Dzisiaj w Polsce bardzo mocno dyskutujemy, czy wolno w warunkach epidemii i na jakich zasadach odstępować od stabilizującej reguły wydatkowej, czy wolno w związku z tym rządowi całkowicie swobodnie prowadzić politykę fiskalną. Dalej chcę podkreślić, że polityka gospodarcza musi mieć swój wymiar strukturalny, podejmować działania i przedsięwzięcia gospodarcze wzmacniające konkurencyjność gospodarki i tworzącą warunki do długookresowego wzrostu gospodarczego. Musi, no między innymi takim elementem polityki strukturalnej jest zapobieganie monopolizacji gospodarki, czyli dbanie o to, żeby istniała wewnętrzna konkurencja, także rozpoznawanie pewnych ekonomicznych dysfunkcji. Na przykład w Polsce taką słabością jest ciągle relatywnie niski poziom oszczędności, a w konsekwencji też niski poziom inwestycji. I to jest słabość strukturalna, która właśnie powinna być przedmiotem oddziaływania polityki gospodarczej. Polityka musi mieć swój wymiar instytucjonalny, a więc tworzenie odpowiednich warunków dla szeroko rozumianej przedsiębiorczości i innowacyjności. O tym mówiłem. I musi mieć swój wymiar akcjonormatywny. Ten wymiar, który odnosi politykę gospodarczą nie do stabilności, nie do struktury, nie do porządku prawnego, instytucjonalnego, a do celów rozwoju. Do tego, co wiąże się z jakością życia i warunkami życia mieszkańców danego kraju. I chcę wyraźnie powiedzieć, że każdy z tych wymiarów polityki gospodarczej musi być ze sobą połączony. To nie są wymiary rozłączne. I w każdym z tych wymiarów potrzebujemy specjalistycznej wiedzy, potrzebujemy specyficznych narzędzi posługiwania się nimi. Proszę Państwa, czas na wystąpienie, pierwsze wystąpienie pana profesora Marka Belki. Umówiliśmy się, że pan profesor będzie miał dwa wejścia. W pierwszym wejściu będzie odnosił się głównie do globalnego kryzysu finansowego i do swojego doświadczenia w przeciwdziałaniu skutkom tego kryzysu, zarówno w roli, którą spełniał w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jak i w roli prezesa Narodowego Banku Polskiego. Marku, czas dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Więc jeżeli chodzi o kryzys lat 2008-2009, wielki kryzys finansowy, to chciałbym na ten temat powiedzieć, znaczy moją wypowiedź zmieścić w czterech punktach. Po pierwsze, chciałem odnieść się do tego, skąd ten kryzys się wziął, jakie były przyczyny. Ochotę zaproponować nieco inne podejście. Po drugie, w skrócie pokażę, jaka była reakcja polityki gospodarczej na świecie przede wszystkim na kryzys. Po trzecie, co się stało w Polsce? Jak na tym tle Polska wypadła? Ta słynna Zielona Wyspa. I cztery, które wynieśliśmy z tego kryzysu. Czy one mają charakter, czy miały charakter trwały? No więc dobrze. Jakie są przyczyny? Otóż wiemy, że ten kryzys powstał w sektorze finansowym, konkretnie mówiąc w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych. Ale oczywiście on mógł pewno powstać gdzie indziej. On się narodził w głowie tym, że zapanowały w świecie, a przynajmniej w świecie finansowym, pewne koncepcje, które okazały się być błędne. Pierwszą koncepcją to była koncepcja tak zwana market efficiency, czyli koncepcja, która zakładała, że rynki finansowe, rynki w ogóle, a
co za tym idzie także i podmioty na tych rynkach, a więc banki przede wszystkim, są efektywne. Umieją więc gromadzić, uważać je i na podstawie tych informacji podejmować racjonalne decyzje, racjonalne w długim okresie. Okazało się, że to było błędne, bo przecież ta koncepcja market efficiency zakładała, że podmioty gospodarcze, w tym przypadku banki, wiedzą najlepiej, co jest dla nich dobrze i to, co jest dla nich dobrze, jest także dobre dla gospodarki. Konsekwencją tego było w sposób, powiedzmy sobie, lekki, łagodny, light touch regulation, mówiąc po angielsku. A druga koncepcja, która zawojowała wtedy świat, to była koncepcja tak zwana shareholders value, czyli wartości dla akcjonariuszy. W gospodarowaniu najważniejsze jest dostarczać akcjonariuszom wartości. Wszystko resztę powinno być temu podporządkowane. To oczywiście prowadzi, dlatego że ów akcjonariusz to nie zawsze musi być akcjonariusz strategiczny, który wiąże się z firmą na wiele lat, tylko to może być inwestor krótkoterminowy i on potrzebował, więc, czy potrzebuje, dobrych informacji, no co kwartał, mówiąc krótko. Co za tym idzie, racjonalność, dobrze działające przedsiębiorstwo, dobrze dostarcza akcjonariuszom dobrych informacji co kwartał, ciągle. Stąd taka wielka rola giełdy papierów wartościowych, która no, stanowiła, powiedzmy sobie, ten termometr, na którym zdrowie przedsiębiorstwa było, że tak powiem, pokazywane. Czyli to były te dwa pierwsze powody, dla których kryzys powstał. Złe, błędne koncepcje, na których opierał sektor finansowy swoich działań. Do tego doszła tendencja globalna w postaci nadmiaru oszczędności. Tradycyjnie to było tak, że oszczędzały gospodarstwa domowe i lokowały swoje oszczędności w bankach, które to banki pożyczały następnie te pieniądze przedsiębiorstwom na rozwój czy na funkcjonowanie bieżące. To się zmieniło. W ostatnich dekadach z oszczędności innych, z oszczędności gospodarstw domowych, raczej dostarczały tych oszczędności. Miały nadmiar kapitału, można powiedzieć, niedobrych inwestycji w związku z tym. Ale faktem jest, że przedsiębiorstwa stały się dla banków mniej atrakcyjnymi, gorszymi klientami. No cóż, w takiej sytuacji banki musiały zmienić model biznesowy i koncentrować swoją działalność na pożyczaniu pieniędzy gospodarstwom, przede wszystkim o kredyt hipoteczny, bo ten ma o wiele większe znaczenie niż typowy kredyt konsumpcyjny. W takim przypadku banki stały się odwrotnie niż było kiedyś dostawcami kredytu dla gospodarstw domowych. Kredyt hipoteczny ma to do siebie, że w działaniu. Nie potrzeba zbierać wielu informacji na temat przedsiębiorstwa, na przykład informacje dotyczące gospodarstw domowych można łatwo sparametryzować, I bardzo łatwo jest udzielać tego kredytu za pomocą różnych algorytmów. A skąd pieniądze brać, jeżeli nie ma wystarczającej ilości depozytów detalicznych, czyli o zgodę od gospodarstw domowych? Rozwinął się rynek hurtowy, czyli ten, który był zasilany przez przedsiębiorstwa, firmy, że banki pożyczały na rynku hurtowym pieniądze, na ogół na bardzo krótkie terminy, i pożyczały gospodarstwom domowym pieniędzy na bardzo długie terminy. To bardzo
niebezpieczny, jak się okazało, model biznesowy. Do tego dochodziła jeszcze polityka rządu Stanów Zjednoczonych, która postanowiła, gdzie rząd Stanów Zjednoczonych postanowił wspierać dla uboższych części społeczeństwa amerykańskiego. No to była część tego podtrzymywania niepisanego amerykańskiego kontraktu społecznego. W sumie powstała piramida kredytu hipotecznego, powstały owe toksyczne papiery wartościowe. Co to znaczy toksyczne? To znaczy takie, których wartości rzeczywistej nie jesteśmy w stanie dobrze wycenić. Karuzela się kręciła tak długo, jak panowało przekonanie, że ceny nieruchomości, ceny domów będą tylko rosnąć. Jak się to załamało, to załamała się cała piramida i cały system bankowy najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w całym świecie został, że tak powiem, zagrożony. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeden średniej w sumie wielkości bank, to spowodowało olbrzymią reakcję łańcuchową w całym świecie, gdyby pozwolić dalej na takie bankructwa, a w następnej kolejności był słynny konglomerat finansowo-ubezpieczeniowy amerykański AIG, American Investment Insurance Group. Otóż gdyby pozwolić na rozwój, moglibyśmy mieć w Stanach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w całym świecie tak zwany meltdown, czyli całkowite roztopienie się systemu finansowego. Mówiono, że żaden duży bank w świecie nie przetrwałby, gdyby nie, no właśnie. I przechodzimy do punktu drugiego, reakcja polityki gospodarczej. Otóż reakcja polityki gospodarczej okazała się być bardzo zdecydowana. Otóż kilku najważniejszych krajów na świecie, gospodarek światowych, była takim ośrodkiem koordynacji działania antykryzysowego. To jest charakterystyczne. Działali wspólnie. To była globalna akcja. Czego teraz, dzisiaj, w dobie koronawirusa nie ma. Otóż reakcja polityki gospodarczej polegała na kilku podstawowych działaniach. Po pierwsze, zaordynowano bodziec fiskalny. Poradzono krajom, szczególnie tym, które miały możliwości, żeby zwiększyły wydatki budżetowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy sugerował, że ten bodziec fiskalny powinien mieć skalę 2% PKB. I rzeczywiście wiele krajów tak podziałało. W Unii Europejskiej okazało się, że tu jest problem, dlatego że były kraje, które mogły sobie pozwolić, na przykład Niemcy czy Holandia, a kraje południa były już tak bardzo zadłużone, że nie za bardzo miały przestrzeń fiskalną do taki na taki stymulus. To spowodowało, że reakcja Unii Europejskiej na kryzys pod tym względem była o wiele wolniejsza niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Drugą sprawą, którą podjęto, to jest działanie polityki w zakresie polityki pieniężnej. Stopy procentowe wzrosły i rozpoczęto tak zwane luzowanie ilościowe, quantitative easing, który polega generalnie na tym, że banki centralne skupują papiery wartościowe, przede wszystkim suwerenów, ale także przedsiębiorstw. Ale może najważniejsza była trzecia rzecz. Mianowicie obiecano, że żadna systemowa nie upadnie, nie pozwoli jej się upaść. No, można powiedzieć, proszę Państwa, że ta deklaracja, która padła na bodajże jednym z
ze szczytu w grupy G20 w Pittsburgu, chyba to było w 2009 roku. To jest no, najważniejsza rzecz, bo w gruncie rzeczy powiedziano, że zawiesza się działanie mechanizmu rynkowego. Nie ma piekła, prawda? To czwarty element tej reakcji. Mianowicie wprowadzono bardziej rygorystyczne, a właściwie bardzo rygorystyczne normy regulacyjne dla banków. Wzmocniono bazę kapitałową, to znaczy zmuszono banki do wzmocnienia bazy kapitałowej. Zmuszono banki do posiadania większej ilości płynnych aktywów. Wprowadzono obowiązkowe stres testy, czyli takie ćwiczenia badające odporność banków na instytucje tak zwanego bank resolution. To jest wczesna interwencja władz w banki, które no, wydają się być bliskie upadku. To, proszę Państwa, brzmi tak neutralnie, ale to jest wielka rewolucja, dlatego że oto dano prawo instytucji publicznej do wchodzenia do prywatnej przecież instytucji, do prywatnego przedsiębiorstwa, zanim ono jeszcze przecież w sensie prawnym bardzo poważne naruszenie własności, znaczy świętego prawa własności. Ale okazało się, że jednym z konsekwencji tego kryzysu finansowego było to, że interes publiczny stanął wyżej niż prawo własności, indywidualne czy prywatne prawo własności. Poza tym wprowadzono nowy instrument ostrożnościowy, czyli takie, które się odnoszą nie do jednego banku, tylko do całego sektora. I wreszcie uporządkowano relacje z konsumentami, bo te okazały się być bardzo, bardzo, bardzo niedobre i bardzo, że tak powiem, tutaj banki pokazały swoją najgorszą stronę. Co w Polsce? Polska, wiadomo, dzisiaj mamy skłonność, żeby uśmiechać się na ten temat i nawet szyderstwem obdarzać, niesłusznie. To, że Polska była zieloną wyspą, to do dzisiaj w świecie się pamięta. Jedyny kraj w Europie, który nie wpadł w recesję. Skąd się to wzięło? Z różnych powodów. Po pierwsze, w przypadku, 2 lata przed kryzysem wprowadzono budżet fiskalny mniej więcej na poziomie 2% PKB. Właściwie nawet istotnej obniżki podatków i składek na ZUS. To był ten pakiet Zyty-Gilowski. Po drugie, obniżono stopy procentowe w NBP. Po trzecie, osłabił się złoty, ale osłabił się dlatego, że przed kryzysem się gwałtownie wzmocnił. Także mieliśmy dużo szczęścia. No i może najważniejsza rzecz i kontrowersyjna to jest to, że na wzrost deficytu budżetowego przez 2 lata niemalże do poziomu 8% PKB pozwolono działać automatycznym stabilizatorom koniunktury. Gdybyśmy chcieli utrzymać deficyt na poziomie 3%, a nie 7,5-8%, to mielibyśmy recesję prawie tak poważną, jak w krajach sąsiednich. Czy te elementy przy dobrej strukturze polskiej gospodarki, małym zadaniu sektora oraz zdywersyfikowanym eksporcie sprawiło, że odnieśliśmy sukces, o którym się pamięta na świecie do dzisiaj. I ostatnia rzecz, może najbiedniej tutaj będę wyglądał. Jakie to lekcje odrobiliśmy, jakie wyciągnęliśmy lekcje, my jako świat, nie jako Polska, z kryzysu 2008-2009? No cóż, po pierwsze przekonaliśmy się, czy przekonano się,
że co się liczy, to łączny wolumen długu publicznego i prywatnego. I się okazuje, że prywatny dług bardzo łatwo się staje długiem publicznym. Przykład Irlandii czy Hiszpanii. Po drugie, że sektor finansowy, który zawsze uważano za bezwzględnie i bezwarunkowo motor rozwoju gospodarczego, ma swoje optimum, ma swój optymalny rozmiar, o przekroczeniu którego sektor bankowy, to zresztą jest proste. Co to znaczy, że jest przerośnięty sektor bankowy czy sektor finansowy? To znaczy, że jest więcej długu w gospodarce. Przecież rozmiar banków, rozmiar instytucji finansowych mierzy się wielkością kredytu, czyli długu z drugiej strony patrząc. Kraj mniej zadłużony ma mniejszy system, mniejszy sektor finansowy. Za mały sektor finansowy niedobrze, za duży też niedobrze. Polska ma szczęście, jest akurat tam, gdzie powinna być. Mówiliśmy się tego, że rynki nie są efektywne, że racjonalność krótkoterminowa, ta, o której mówiłem, która ma przynosić co kwartał dobre wiadomości akcjonariuszom, prowadzi do, od czasu do czasu do zjawisk katastrofalnych, takich, jak to w teorii ekonomii się mówi, momentów Mińskiego. Hyman Miński, taki ekonomista, który kilkadziesiąt lat temu, można powiedzieć, przewidział zachowanie. I wreszcie, może najbardziej banalna lekcja, ale bardzo się sprawdziła w latach 2008-2009. Najlepszym lekarstwem na zewnętrzne szoki jest silna, dobrze zrównoważona gospodarka. Wprawdzie szok dotyczył wszystkich, ale nie wszyscy, nie wszystkie kraje, nie wszystkie gospodarki jednakowo na niego zareagowały. Myśmy akurat mogli wejść w ten kryzys z odrobiną szczęścia, ale przede wszystkim z bardzo przyzwoicie prowadzącym. Na koniec jedno zdanie. Czy ten kryzys zmienił świat? No bo jak przychodzi jakiś kryzys, to zaczynamy spekulować, co zresztą ma obecnie też miejsce. Na ile, prawda, nam się zmienią zachowania ludzi? No i rzeczywiście system bankowy okazał się być bardziej ostrożny. Banki zwiększyły kapitał w sposób radykalny, ale nie dlatego, że chciały. Natomiast nie sądzę, żeby te zmiany miały charakter fundamentalny. Musimy też pamiętać, że zapobieżenie katastrofie gospodarczej w roku 2008-2009 spowodowało także bardzo istotne, ujemne skutki uboczne. Nadmierna ilość, czy powiedzmy sobie zerowe stopy procentowe i luzowanie ilościowe sprawiły, że relacje, akcje zdrożały. Można powiedzieć, że w latach 2014-2019 nastąpiła na świecie wielka hossa na rynkach kapitałowych, w gruncie rzeczy nie odzwierciedlająca stanu gospodarki światowej. Można więc powiedzieć, że ta bańka została przekuta dzisiaj przez koronawirusa, ale gdyby nie koronawirus, to kto wie, żebyśmy takie załamanie mieli. To wszystko. Panu profesorowi. Teraz przejdziemy do tej części, którą ja przygotowałem i za jakiś czas później poproszę pana profesora o dalszy komentarz. Ta część, którą przygotowałem, dotyczy już Polski, w tym polskiej gospodarki, ale także i tego instytucjonalnego kontekstu, o którym w pierwszej części mówiłem.
Ten slajd pokazuje kilka zagrożeń strukturalnych, które stanowią słabości polskiej gospodarki. Najczęściej ekonomiści wymieniają niski poziom inwestycji przedsiębiorstw i oszczędności gospodarstw domowych, relatywnie niski poziom innowacyjności kreatywnej, a więc tej innowacyjności, która nie bazuje na dyfuzji, nie bazuje na innych rozwiązań, lecz polega na uzupełnianiu tego, co jest importowane, przejmowane własnym wkładem myśli naukowo-badawczej. I trzeci to jest relatywnie wysoki poziom długu publicznego, przy czym ważne jest to, że ten poziom długu publicznego zmniejsza się w stosunku do PKB w momencie, kiedy mamy wysoką koniunkturę i wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Tak jest było przez ostatnie lata, od praktycznie roku 2014, i w związku z tym ten poziom został wyraźnie obniżony, ale jednocześnie istnieje w polskiej gospodarce bardzo wysoka strukturalna podatność na gwałtowny wzrost poziomu publicznego w momencie, kiedy następuje spowolnienie gospodarcze. Ten slajd pokazuje właśnie ten problem relatywnie niskiej stopy oszczędzania i inwestycji, szczególnie w przedsiębiorstw. Wyraźnie widać, że te dwa zjawiska się ze sobą jakoś wzajemnie uzupełniają, kojarzą, co powoduje w konsekwencji właśnie ten niski poziom innowacyjności kreatywnej, bo poziom inwestowania w sektorze prywatnym jest zbyt niski. Wspominałem o tym, że polska gospodarka charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem innowacyjności. To są analizy robione głównie przez Unię Europejską i Polska w tym rankingu innowacyjności, tutaj jest strzałka, pokazuje, gdzie Polska jest umiejscowiona. No jest w grupie krajów naszego regionu, ale chcę powiedzieć, że są takie kraje w naszym regionie, jak na przykład Estonia, które mają znacznie wyższe niż Polska wskaźniki innowacyjności i skracają dystans do krajów najwyżej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Innym elementem jest to, tą słabością jest indeks gospodarki cyfrowej. Zresztą w tej chwili widzimy, jak dużo problemów, szczególnie w edukacji, w systemie administracji publicznej mamy z możliwości korzystania z rozwiązań cyfrowych, jak wiele tutaj jest barier, jak słabo jesteśmy w tej dziedzinie zaawansowani. Pewnie biznes wygląda inaczej, ale głównie ten biznes, który jest duży i ma znaczący udział kapitału zagranicznego. Ten slajd pokazuje jeszcze jedną bardzo istotną słabość polskiej gospodarki, a mianowicie on pokazuje, że jaki jest udział płac w wartości dodanej przemysłu przetwórczego. Co oznacza to umiejscowienie Polski w obszarze, w którym udział płac wartości dodanej jest niski? To znaczy, że nawet jeśli my jesteśmy dynamicznym eksporterem, nawet jeśli zachowujemy wysoką konkurencyjność, to głównie za sprawą udziału w międzynarodowych sieciach dostaw, ale takiego udziału, który niewiele wysoko opłacanych miejsc pracy generuje. Często powtarzam, że jesteśmy mistrzami w przykręcaniu śrubek, jesteśmy wielką montownią, a w konsekwencji, jeśli nasza konkurencyjność bazuje na taniej pracy, to nie ma warunków do wzrostu innowacyjności, bo żeby mieć innowacyjny biznes, innowacyjne przedsiębiorstwa, trzeba po prostu zatrudniać ludzi o znacznie wyższych kompetencjach, a żeby ich zatrudniać, to trzeba oczywiście im znacznie ich lepiej wynagradzać. I to staje się pewną barierą. Ten slajd, który przygotowany był szereg lat temu, stanowił źródło wskazania, że polska gospodarka jest gospodarką, w której występuje pułapka
średniego dochodu. Później często te rzeczy były powtarzane i czasami źle interpretowane, bo nie chodzi o to, żeby automatycznie podnosić wynagrodzenia, natomiast chodzi o to, żeby przedsiębiorstwa przechodziły od jednego modelu konkurowania, czyli modelu opartego o niskie wynagrodzenia i modelu, który jest oparty głównie na niskiej cenie wytwarzanych dóbr i usług, w kierunku modelu, w którym chodzi o jakość dóbr i usług, ale taki model, dużo bardziej innowacyjny, wymaga oczywiście zatrudnienia znacznie bardziej wykwalifikowanych pracowników i lepszego ich wynagradzania, więc to nie jest automat, który można załatwić, płacimy więcej i wszystko się stanie. To nie jest rozsądne ekonomiczne rozumowanie. Ten slajd pokazuje to zjawisko, o którym mówię, że jeśli następuje spowolnienie gospodarcze, natychmiast nasz dług publiczny gwałtownie wzrasta. Tu mamy dwa spowolnienia, pierwsze z lat 2000-2003, kiedy w wyniku tylko spowolnienia, tu nie było recesji, tu był wzrost gospodarczy, ale obniżony, nasz dług poszybował do poziomu, z poziomu bardzo, powiedziałbym, bezpiecznego do poziomu już znacznie gorszego, mniej więcej 10 punktów procentowych. I podobnie było w tym okresie, który poprzednio opisywał Marek Belka, w okresie naszego przezwyciężania kryzysu. My nie mieliśmy recesji, mało tego, bardzo przyzwoity było tempo wzrostu gospodarczego, ale utrzymanie tego relatywnie wysokiego tempa gospodarczego w wyniku jednak spowolnienia gospodarczego spowodowało, że nasz dług znacznie, znacznie poszybował i stał się już długiem, poziom tego długu stał się niebezpieczny. Inną cechą naszej gospodarki są bardzo silne słabości instytucjonalne. Ja do nich zaliczam destrukcję ładu prawnego, głębokie upartyjnienie struktur państwa i demontaż służby cywilnej, czy zanik dialogu społecznego. My mamy nową formę dialogu społecznego, jaką jest Rada Dialogu Społecznego, ale w istocie rzeczy ta forma nie działa. No choćby tylko przypomnę, że tylko co prezydent Andrzej Duda porozumienie z Solidarnością, de facto lekceważąc innych partnerów społecznych, a w Radzie Dialogu Społecznego są dwie inne centrale związkowe. Czy choćby przypomnę inicjatywę rządową dała na wpływ na skład Rady Dialogu Społecznego po stronie partycznych. Ta sprawa nie została zamknięta, ale świadczyła nie najlepiej o otwartości na dialog społeczny ze strony rządu. O wiele poważniejszą sprawą jest to, że jeśli mamy słabości moralne i słabości instytucjonalne, to szansa na to, że potrafimy promować skutecznie zagrożenia rozwojowe, jest bardzo niska. Każdy kraj staje wobec pewnych wielkich, historycznych, długofalowych wyzwań rozwojowych i tylko wtedy możemy sobie z tymi wyzwaniami poradzić. Ja je nazywam zagrożeniami rozwojowymi. Jeśli mamy dobrą politykę strukturalną, kiedy mamy dobrze ukształtowaną strukturę gospodarki, nie mamy słabości strukturalnych i układ instytucjonalny, który sprzyja takiej cel i z tym przemianom strukturalnym, na przykład tej przemiany od modelu konkurencji eksportu opartego na niskich wynagrodzeniach i niskiej jakości w kierunku modelu, który opiera się na wysokiej jakości, a nie tylko na niskiej cenie. Otóż trzy przynajmniej takie wielkie zagrożenia rozwojowe w Polsce występują. No, zapaść demograficzna, program 500+ akurat w tej sprawie nic nie pomógł. Jesteśmy w tym samym punkcie, w którym byliśmy przed uruchomieniem tego programu. On pewnie pomógł na wiele innych rzeczy, ale to, czemu miał służyć, się nie stało. Niska strukturalna efektywność wykorzystywania własnych zasobów w zasadzie wszystkich podstawowych zasobów, na przykład niska politycznych i pogłębiająca się współpracacja, konflikty polityczne mają źródła i w kulturze politycznej, ale niewątpliwie i ten problem gdzieś jest u źródeł tej plemiennej politycznej walki, której doświadczamy
a która oczywiście nie pozwala na skuteczne rozwiązywanie naszych rozwojowych problemów. Ten slajd pokazuje, że Polska jest na końcu listy produktywnego wykorzystywania zasobów krajowych. Tutaj są policzone wszystkie zasoby i Polska nie nadrabia dystansu. W innych dziedzinach, gdzie odczuwamy słabość strukturalną, ten dystans skracamy, ale nie w tym przypadku. I to jest jedno z wielkich naszych wyzwań. No na przykład popatrzmy na problem gospodarowania wodą. Polska ma małe zasoby wodne w stosunku do innych krajów, ale jednocześnie te zasoby wodne bardzo nieefektywnie wykorzystujemy. Poziom retencji wód pływają w naszym systemie rzecznym i wynosi tylko 6%. To jest jeden z najniższych wskaźników w Europie. Proszę Państwa, ta część, którą przedstawiam, zmierza do tego, by wyprowadzić w stosunku do polityki gospodarczej i w stosunku do polityki centralnej, polityki rządu, kilka istotnych w moim mniemaniu sformułowań, a to otworzę później drogę do wystąpienia w drugiej części profesora Belki. Generalnie my sobie dobrze radzimy z problemami koniunkturalnymi, ale zaniedbujemy rozwiązania problemów strukturalnych. W sumie wciąż jesteśmy silni, ale tracimy siłę rozwojową. Druga myśl jest taka, wprawdzie gospodarka nadal pozostaje na ścieżce względnie zrównoważonego wzrostu, ale nie są podejmowane reformy strukturalne i instytucjonalne, które zapobiegałyby jej stopniowemu dryfowaniu w stronę niezrównoważonego i niskiego wzrostu. Polskę może dotknąć relatywne pogarszanie się miejsca, jakie zajmuje obecnie w międzynarodowym podziale pracy. Kolejna myśl to taka, że my mamy skłonność do wiary w autorytarny system sprawowania władzy, a ta myśl mówi, państwo autorytarnej mobilizacji w krótkiej perspektywie zyskuje operacyjną sprawność, jednak dzieje się to kosztem radykalnego ograniczania potencjału rozwojowego i stworzenia podstaw do głębokich społecznych podziałów i ostrych konfliktów. I wydaje mi się, że ta myśl, która zresztą była sformułowana w roku 2015, jest nadal bardzo adekwatna, pasuje do tego, co mamy w naszym kraju. Ład konstytucyjny rodzi się i jest modyfikowany w następstwie wielopodmiotowej refleksyjności, w której mieszają się interesy i racje. Przy czym te drugie wynikają ze strategicznej wyobraźni uczestniczących w dyskursie aktorów. Aby w ogóle móc podjąć strategiczny dialog, muszą oni sobie elementarnie ufać. No, tego w Polsce na pewno nie ma. Następne dwie myśli. Przedsiębiorczość i innowacyjność rozwija się tylko w warunkach specyficznego i organicznie formującego się ekosystemu gospodarczego, który może być tylko częściowo i stopniowo kształtowany przez administrację publiczną i to taką, która jest politycznie niezależna i wysoce profesjonalna. Podstawową składową tego systemu są jednak firmy, które nie zostały jeszcze do szpiku kości przeniknięte oportunizmem, a tym samym są otwarte i zdolne do współdziałania z innymi. Kolejna myśl, jeśli myśli się o rozwoju, a nie utrwalaniu określonego stanu, to oddziaływanie odgórne, top-down, ma sens tylko wtedy, kiedy napotyka na współgrające z nim oddziaływanie oddolne, bottom-up. Proszę Państwa, zanim przejdę do zamykania wykładu, teraz poproszę pana profesora Marka Belkę. Tak się umówiliśmy, że pan profesor Belka na podstawie tego, co powiedziałem, co pochodzi z raportu, który został opublikowany w roku 2015, w grudniu, w momencie, kiedy formował się rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Wtedy przedstawiliśmy raport, który się nazywa 8 grzechów głównych Rzeczypospolitej i tam znajdowały się również te tezy, które odnosiły się do polskiej gospodarki i polityki gospodarczej, a więc to myśl sprzed 4,5 roku, ale teraz mamy nową sytuację. Sytuację trudną dla wszystkich krajów świata i bardzo proszę Marku, żebyś jak widzisz dzisiaj politykę gospodarczą na tle tych rzeczy, które ja opisałem i na tego, co sam widzisz, o czym dyskutujesz i wypowiadasz się bardzo aktywnie publicznie.
Dziękuję. Czyli ja teraz postaram się zilustrować te ogólniejsze tezy, jak wypowiedziałeś, zilustrować w sposób, bym powiedział, dramatyczny, dlatego że jesteśmy w sytuacji dramatycznej, bo jesteśmy, nie da się ukryć, dopiero na początku kryzysu, tego kryzysu związanego z COVID-19 czy z pandemią. Zupełnie nowy rodzaj kryzysu. Mianowicie nigdy nie przewidywaliśmy, że on będzie następował, czy zostanie spowodowany. Jedyna rzecz, którą możemy zastosować wobec tego, tej epidemii, tej pandemii, wobec braku szczepionki, no to jest zamrożenie kontaktów międzyludzkich, zamrożenie gospodarki. To jest groźne, bo po pierwsze światowa gospodarka jest tak silnie powiązana wzajemnie i jej zatrzymanie powoduje zerwanie więzów kooperacyjnych. Ale jeszcze jest druga przyczynka niebezpieczna. Mianowicie światowa gospodarka rośnie stosunkowo szybko, ale ona jest napędzana kredytem, więc długiem. I przez to jest bardziej odporna na wstrząsy. Mówiąc krótko, jak poruszamy się szybciej i musimy się zatrzymać, to możemy się po prostu zatrzymać w rowie. Takie zamrożenie gospodarki w kilkaset lat temu. Dzisiaj to jest wielki wstrząs dla każdego kraju w gruncie rzeczy i całej gospodarki światowej. I na tym tle chcę powiedzieć o czterech, czy właściwie o dwóch sprawach, ale na cztery czynniki rozłożone. Po pierwsze, jaka jest reakcja państw, jakie instrumenty zostają użyte i tutaj już bardziej spekulatywne, tak powiem, tezy, jaki to będzie miało wpływ, a właśnie odwrotnie, na gospodarkę światową, na Unię Europejską i na Polskę. I oczywiście wiele z tego to są przyczyny, to są wstępne oceny, ale myślę, że powinien się mieć świadomość takich zjawisk, które mogą wystąpić. No więc tak. Reakcja państw na pandemię, czy na kryzys wywołany pandemią. Otóż trzeba zbudować dwie siatki. Siatkę bezpieczeństwa socjalnego dla osób najbardziej wrażliwych, zrobocie na ubóstwo, na powiedzmy sobie utratę warunków życia. A po drugie, to jest siatka bezpieczeństwa ekonomicznego dla firm, które przecież są pracodawcami. Stąd, o ile w tej pierwszej siatce chodzi o dostarczenie po prostu pieniędzy, najlepiej w formie grantów albo pożyczek. Natomiast w tej drugiej płaszczyźnie chodzi o. Poza tym reakcja państw polegała na poluzowaniu norm ostrożnościowych dla sektora finansowego. Ja dzisiaj dosłownie jestem w trakcie głosowań w Parlamencie Europejskim, gdzie akceptujemy właściwie w całości propozycję Komisji Europejskiej, która właśnie takie luzowanie czy łagodzenie norm ostrożnościowych dla sektora finansowego na określony, krótki czas wprowadza. Ale to nie tylko chodzi o reguły, na przykład reguły dotyczące pomocy państwa, a także reguł konkurencji. Mówimy, że będziemy bronić firm przed wrogimi przejęciami, prawda? Czyli tak państwo zareagowały, może jeszcze powiem tak, że ten wzrost wydatków oraz dostarczenie płynności jest kilkakrotnie wyższe niż podczas kryzysu 2008-2009. Wzrost wydatków, czyli ten stymuł fiskalny, czy bodziec fiskalny, dzisiaj przekracza w niektórych krajach 10% PKB. Wtedy pamiętacie, 2%.
10%. Natomiast jeśli chodzi o luzowanie ilościowe, quantitative easing, to ocenia się, że ono jest też trzykrotnie większe niż w okresie 2008-2009 i charakterystyczne, że dotyczy także krajów rynków rozwijających się, nie tylko krajów wysoko rozwiniętych, ale także krajów powiedzmy, że emerging markets. Polska zresztą, właściwie nie wiadomo, czy się kwalifikuje jako kraj wysoko rozwinięty, czy jako teraz nie tylko, że przystąpiła do tego luzowania ilościowego, czyli mówiąc krótko, do masowego kupowania aktywów państwowych i być może także przedsiębiorstw, ale jest może nawet niechlubnej czołówce. Szwajcarski bank UBS porównał to, co się dzieje w różnych krajach emerging markets. I o ile większość tych krajów nie przewiduje zgromadzenie w narodowych bankach więcej różnych aktywów, to w Polsce może to sięgnąć 10%. A więc jak już żeśmy przystąpili do tego, to już, że tak powiem, z grubej rury. No i teraz, jakie to będzie miało skutki dla gospodarki światowej? No oczywiście przede wszystkim nie wiemy, ale co wiemy, to po pierwsze, wzrośnie dług. I to wzrośnie istotnie publiczny oraz prywatny. Publiczny spowoduje oczywiście wzrost budżetu, ale uwaga, ja przewiduję, że możemy mieć do czynienia w jakiejś niedalekiej przyszłości z umorzeniami tego długu. Bo skoro on będzie przejmowany przez banki centralne, to będziemy mieli do czynienia, to możemy mieć z taką możliwością do czynienia. Oraz, zaraz do tego wrócę, oraz wzrośnie dług prywatny, bo i tutaj mogą mieć do czynienia, mogą mieć miejsce banki. Nawiasem mówiąc, jak ten dług gwałtownie rośnie, a to następowało zwykle przy okazji wojen, no to wtedy co następuje? Jak ten dług rozwiązać, rozładować? Otóż, no, teoretycznie można sobie przewidzieć spadek wydatków, ale to jest tylko możliwość teoretyczna, szczególnie, że pandemia doprowadzi, tym presja na bardziej aktywną politykę socjalną będzie nie tylko w Polsce, ale w większości krajów. W związku z tym zostawmy to na boku. Może być inflacja. Inflacja po wielkich wojnach zawsze powodowała w połączeniu z silnym wzrostem gospodarczym, że ta góra długu była, że tak powiem, rozładowywana. Oczywiście inflacja to jest wielki podatek, bardzo niesprawiedliwy i o mniejszych dochodach, więc nie jest to specjalnie, że tak powiem, dobry sposób łagodzenia kryzysu długu. No, ale przede wszystkim to inflacji na horyzoncie jak na razie nie widać, więc nie wiadomo, czy ona przyjdzie. Ja się obawiam, że możemy mieć do czynienia na pewnym etapie z właśnie tym, co przed chwileczką wspomniałem, z umorzeniami długu. Helicopter money, czyli pieniądze zrzucane z helikoptera. Może niekoniecznie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale państwo wydaje pieniądze pożyczone od Narodowego Banku Polskiego, pośrednio albo bezpośrednio. I te obligacje nigdy nie będą spłacone. To brzmi jak jakiś czarny sen, ale proszę zauważyć, że Bank Japonii trzyma kilka wartości obligacji państwowych. Stany Zjednoczone, Federal Reserve 10%, a to wzrośnie prawdopodobnie do 20%. Podobnie z EBC. No my od zera, ale
dzielny nasz prezes obiecuje, że to się zmieni. Więc na pewno wzrośnie dług. I co za tym idzie, możemy się spodziewać jakichś sposobów jego rozładowania. No, myślę, że wzrost podatków. W całym świecie. A do Polski zaraz wrócę. A co z globalizacją, z globalną gospodarką? Otóż może nastąpić pewnego rodzaju cofnięcie globalizacji i pewnego rodzaju regionalizacja, czyli Azja, znaczy Daleki Wschód będzie, że tak powiem, bardziej współpracował i handlował ze sobą, Stany Zjednoczone raczej właśnie na kontynencie Ameryk obu, no i Unia Europejska, wiadomo, czy to nastąpi, ale niewątpliwie takie możliwości takiej swoistej regionalizacji mogą mieć miejsce. To jest dla Europy dosyć niebezpieczna sprawa, dlatego że poza tymi trzema ośrodkami globalnej gospodarki pozostanie Afryka, która jest miękkim podbrzuszem, stanie się demograficznym i politycznym Europy. Pozostanie trochę na marginesie gospodarki globalnej, to stworzy to dodatkową presję emigracyjną na Europę. Niebezpieczna zawoda. No i wreszcie, cóż, pewne trendy, które już obserwowaliśmy, na przykład dotyczące rynku pracy, więcej pracy zdalnej, pracy na odległość, konieczność uregulowania w związku z tym świadczeń emerytalnych dla tego rodzaju pracowników. Sztucznej inteligencji zostanie przyspieszony jeszcze. No i można więc powiedzieć, że to są rzeczy, które spodziewamy się w świecie zobaczyć. Niestety, to wykraczam trochę poza rozumowanie czysto ekonomiczne, pandemia może mieć skutki negatywne dla równowagi w świecie, tej politycznej, geopolitycznej. Pamiętam 2008-2009 był rozwiązywany wspólnie, w jakiejś koordynacji międzynarodowej. Dzisiaj mamy do czynienia z niemalże zimną wojną między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I tutaj powiedzmy sobie raczej rywalizacji możemy się spodziewać w przyszłości więcej niż współpracy. To oczywiście będzie ze szkodą dla całego świata. No cóż, wyrażają nadzieję, że ten kryzys spowoduje pewne otrzeźwienie społeczeństwa, zmianę, bardziej trwałą zmianę nawyków konsumpcyjnych, mniej masowej konsumpcji, więcej dbałości o środowisko. Osobiście nie mogę tego wykluczyć, ale nie za bardzo wierzę. Raczej spodziewam się, że naród będzie bardziej podzielony między wielkie mocarstwa, tymi mocarstwami są Chiny, Stany Zjednoczone, no i mam nadzieję także Unia Europejska, ale także będzie więcej, że tak powiem, różnic dochodowych, różnic, znaczy powiększy się strefa ubóstwa. To jest dla mnie bardziej prawdopodobne. Jedno słowo, czy jeden fragmencik o Unii Europejskiej, bo w gruncie rzeczy, jak mówiłem o gospodarce globalnej, to także i o Unii Europejskiej. Ale kryzys obecny jest oczywiście kryzysem czy wstrząsem symetrycznym. Wszystkich dotknął, ale konsekwencje będą całkowicie niesymetryczne. Część krajów słabszych, bardziej zadłużonych odczuje koszty walki z pandemią znacznie bardziej niż te kraje, które są zdrowsze. Mówiąc krótko, Włosi ucierpią bardziej niż Holandia czy Niemcy.
a po drugie kryzysu bardziej dotyka kraje, w których gospodarka jest oparta, czy też w większym stopniu zależna od usług typu turystyka, typu restauracje, typu wymiana kulturalna, a więc także kraje śródziemnomorskie. Można więc powiedzieć, że ten podział północ-południe może się zarysować ostrzej niż dotychczas. No i coś trzeba robić. Mianowicie w Unii Europejskiej w tej chwili dyskutujemy nad budżetem, tym klasycznym, siedmioletnim, to są tak zwane wieloletnie ramy finansowe, MFF po angielsku, który zwykle ma wielkość około 1 biliona euro, czyli 1000 miliardów euro. To jest zaledwie 1% PKB Unii Europejskiej, ale mówi się także o konieczności stworzenia podobnego w rozmiarze, a może i większego, Recovery Fund, czy Funduszu Ożywienia, który miałby być finansowany w pierwszej chwili z długu, czyli z długu zaciąganego przez Unię Europejską, jak gwarantowanego przez członków Unii Europejskiej, przez państwa członkowskie, ale w przyszłości ten Recovery Fund mający opierać się na własnych zasobach, własnych. Dochodzi się tutaj szereg podatków, między innymi podatek od śladu węglowego, od transakcji finansowych i tak dalej, i tak dalej. No to budzi wielkie kontrowersje w ramach Unii Europejskiej, ale jest to także taki moment przełomowy dla wspólnoty. Jeżeli nie pójdziemy w kierunku pewnego uwspólnotowienia długu, czyli mówiąc krótko, różnych form pomocy dla krajów bardziej do, to Unia Europejska, a już na pewno strefa euro, będzie przeżywać ciężki kryzys. Najbliższe tygodnie mogą zadecydować o przyszłości Unii Europejskiej. Z naszego punktu widzenia ważne jest to także, że w podziale pieniędzy pojawią się nowe priorytety. I nie mam tutaj na myśli tych, o których ciągle mówiliśmy, czyli Zielony Ład, cyfryzacja gospodarki. Także chodzi o to, że pojawia się nowa klasa, czy nowa grupa państw członkowskich, które będą miały jakby moralne prawo żądać od reszty solidarności. Dotychczas Polska i inne kraje nowo przyjmowane, powiedzmy sobie, czy ostatnio przyjmowane, były, no można powiedzieć, tym biorcą funduszy. Teraz mamy bardzo silną konkurencję. Hiszpania, Grecja, Włochy są albo mogą się znaleźć w trudniejszej sytuacji niż kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy mieli więc więcej chętnych do podziału tego tortu. No i ostatnia rzecz, może najciekawsza, co się w Polsce zmieni? Otóż wszelkie prognozy mówią, że to zatrzymanie gospodarki w Polsce spowoduje znaczne załamanie, ale też stosunkowo. Jeżeli do tego, żeby koniunktura miała kształt litery V. No ale oczywiście to są tylko prognozy, które mogą się nie sprawdzić, szczególnie kiedy będziemy mieli drugą falę, jeżeli będziemy mieli drugą falę zakażeń i w związku z tym proces odmrażania gospodarki zostanie powstrzymany. Można się liczyć z tym, że no właśnie, zacznijmy od długu. To, co mamy w tej chwili w Polsce, jest o tyle groźne, że my tak naprawdę prawdopodobnie przekroczymy granicę 60% zadłużenia. Z tym, że ukryjemy to jako kraj w Państwowym Funduszu Rozwoju, który no, nie jest jeszcze częścią
przynajmniej formalnie, finansów publicznych do tego stopnia, że jakby to powiedzieć, możemy sami siebie oszukać na tej regule wydatkowej. Oczywiście Unia Europejska, czy Komisja Europejska doskonale będzie wiedzieć o tym, że przekroczymy, czy bardzo zbliżymy się do 60%, no ale my po prostu będziemy udawać, że norma konstytucyjna nie zostanie przekroczona lub zagrożona. To oczywiście ma bardzo negatywne skutki, jakby to powiedzieć, dla instytucji, bo to oznacza, że także na tym polega reguł, i to w tym przypadku reguł konstytucyjnych. Wydaje się być to nieuchronne i wyraźnie chciałbym określić swoje stanowisko. Nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj wielkie armaty nie wyciągali i nie pomagali gospodarce lub po prostu społeczeństwu w przetrzymaniu tego zagrożenia. Tylko trzeba otwarcie powiedzieć i grozi, i że musimy w związku z tym w przyszłości dokonać korekty. A jaka to będzie korekta? No niestety wydaje mi się, że albo nam grozi inflacja, jako mniejszy obszar walutowy złotego to nie obszar eurostrefy, grozi nam inflacja szybciej niż w Europie, chociaż no na horyzoncie to raczej spodziewamy się bardzo znacznego przyjęcia. Jeżeli inflacja okaże się być niewysoka, czego sobie możemy życzyć, to będzie trzeba liczyć się z podniesieniem podatków. A więc ktoś będzie musiał za to zapłacić. I to nie tylko milionerzy w cudzysłowie, ale także ludzie znajdujący się tylko lekko powyżej średniej. Bo przecież jedną z konsekwencji tego zamrożenia będzie powiększenie obszaru biedy, konieczność działań społecznych w tym przypadku. Takim specyficznie polskim następcą kryzysu będzie uderzenie w samorządy. Zauważcie Państwo, że największą dziurą w tarczach kryzysowych, antykryzysowych, jest nieuwzględnienie samorządów, które przecież nie mogą w takim stopniu, przynajmniej jak wypuścić obligacje i pójść do banku centralnego pośrednio albo bezpośrednio, żeby łaskawie wykupił te obligacje. Można więc powiedzieć, że samorządy dostaną tutaj bardzo po głowie i no niestety nie można wykluczyć, że jakby to powiedzieć, będzie się to odbywać przy przyzwoleniu obecnej władzy. Otóż zadajemy sobie, czy zmieni się model konsumpcji, czy my się zmienimy. Być może się zmienimy, ale ja bym sądził, że tak jak po pierwszym kryzysie, fundamentalnych zmian nie będzie. No wrócimy i do turystyki zagranicznej, i do kupowania samochodów. Życzyłbym sobie, żeby mniej masowo, a bardziej rozważnie. No ale takie życzenie, takie oczekiwanie oznacza także konieczność dostosowania się struktury gospodarczej. A to oznacza także, że część zatrudnionych znajdzie się w kłopotach. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Poproszę o prezentację. Będę zamykał wykład. I jakie chciałbym państwu przedstawić myśli końcowe? Obecny kryzys pokazuje wyraźnie, że w teorii potrzebujemy nowej syntezy ekonomicznej, nowej syntezy ekonomicznej teorii państwa oraz politycznej teorii gospodarki. Ta
Taka synteza będzie możliwa tylko wówczas, gdy ekonomiści zaczną znacznie szerzej korzystać z dorobku innych nauk społecznych oraz biologii, na przykład z teorii ewolucji. Uczynią ekonomię bardziej tym, czym była u swego zarania, nauką społeczną, a nie nauką techniczną. Po drugie, zasadniczych pozytywnych odpowiedzi trzeba szukać nie w samym państwie czy w rynku, lecz po stronie kultury i społeczeństwa, które nie są tylko instytucjami pośredniczącymi pomiędzy państwem i rynkiem. Jeśli nie uzyskują niezbędnego poziomu samoorganizacji i autonomii, to nie będzie dobrze funkcjonować ani państwo, ani rynek. Tylko zwrócenie się tamtą stronę, czyli uwzględnienie roli kultury, aktywności społeczeństwa, samorządności, postawienie na solidarność społeczną, to wszystko otworzy nowe możliwości rozwojowe. I polityka gospodarcza, aby mogła znajdować odpowiedzi na te problemy, wobec których stajemy, musi stawiać sobie trzy rodzaje pytań. Albo my musimy, polityce gospodarczej, stawiać trzy rodzaje pytań. Po co? Czyli w jaki sposób ma się odnosić do tego, co najistotniejsze, do jakości życia. Dwa, na podstawie jakich reguł i jak. Czyli musimy kojarzyć w polityce gospodarczej różne role, eksperckie, menedżerskie, ale także przywódcze. I w związku z tym polityka gospodarcza musi równorzędnie działać w trzech różnych porządkach. Porządku operacyjnym, i porządku aksjologicznym. I te trzy porządki muszą być w jakiś przekonywujący, wspaniały sposób połączone i musi dysponować tego rodzaju zasobów wiedzy, a więc takiej wiedzy, o której na innym wcześniejszym wykładzie mówiłem, obiektowej, systemowej i wiedzy modalnej. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład dotyczył takich zagadnień jak aksjologiczne podstawy polityki gospodarczej, podstawowe wymiary polityki gospodarczej, sytuacja i kryzysie związanym z pandemią, o tym wszystkim mówił pan Marek Belka, któremu serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym wykładzie. Mówiłem też na końcu o rolach, różnych rolach społecznych związanych z prowadzeniem polityki gospodarczej. Dziękując Państwu za uwagę, zapraszam na następny wykład. Ten wykład będzie przedstawiony tydzień później, 21 maja, a moim gościem będzie inny, były prezes Rady Ministrów, Włodzimierz Cimoszewicz, także obecnie europoseł i były marszałek Sejmu. Tematem wykładu będzie problematyka współurządzenia czy współzarządzania, bo tak tłumaczę angielskie governance, i jego konceptualne podstawy. Także będziemy mówili o tym, co się dzieje teraz, co się dzieje także w Unii Europejskiej. Będzie to kontynuacja tej dzisiejszej rozmowy, ale nie będzie dotyczyć w takim stopniu kwestii gospodarczych. I tradycyjnie zapraszam Państwa na Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie. Mam nadzieję, że kongres się będzie mógł odbyć. Dziękuję za uwagę.